Jestem Max. Anna. Pomogę! Empatii trochę! Jeżeli nawet będąc na wózku wyrwę tę dziewczynę, to znaczy, że wyrwę już każdą. Gapisz mi się na cycki? Skąd? No przecież widzę. Nie. Tak. Nawet ich nie zauważyłem. Julia, moja siostra. Cześć. Nie zaprosisz mnie nawet na drinka? A ci się podoba, co? W sobotę zadzwonię, w niedzielę przelecę, w poniedziałek rzucę. Możesz tu podejść? Maria, no przecież wiesz, że nie mogę się ruszyć. Ona jest śliczna, dowcipna, inteligentna, ale jeździ na wózku. Nie ściemnia, jest sobą. Wiesz, jaki mam problem z wózkiem? Mam bardzo zgrabny tyłek, ale nikt tego nie może zobaczyć. Tylko ty możesz mnie kochać jak wiatr. Czy wy nie rozumiecie, że ona nie jest gotowa na tę prawdę? Jak jej teraz powiem, to koniec. Po prostu zakochałeś się. I w dłoniach spać. Całe szczęście, że nie jestem solistką. Tylko musiałabym wstać i się ukłonić. Umiesz wymyślać mój. Nie śmieszne? Jesteś moim najlepszym snem. Snem, jaki przyszło mi teraz śnić. Znam na same pogodne dni. Miło jest być kochaną. Albo w to wierzyć. Z tobą smutku już będzie mniej. A Max, pamiętaj o diecie. Rano lewatywa. Tak. Trzeba oczyścić jelita ze złogów, z gazów. Chodzi o tę kamerkę. Jasne, dziękuję. Zabieg jest bez znieczulenia ogólnego, więc kupiłam ci ten krem do znieczulenia ogólnego. Bardzo oddana. Bardzo.